15 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie odbyło się spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne Przedsiębiorczość drogą rozwoju. W naszym mieście spotkania z przedsiębiorcami organizowane są co roku i myślę, że one przyczyniają się do poszerzenia wiedzy, dają tym, którzy myślą rozpocząć działalność, taką wiedzę podstawową, a tym, którzy prowadzą taką jakąś działalność gospodarczą, na pewno umożliwiają sięgnięcie po środki zewnętrzne, po środki europejskie, czyli no, pomagają w rozwoju tych przedsiębiorstw. Temat konferencji przyciągnął do urzędu wielu zainteresowanych. Byli i bezrobotni, i przedsiębiorcy, i ci, którzy dopiero rozpoczynają lub planują otworzyć własną firmę. I słusznie, bo na konferencji znalazły się ciekawe informacje dla każdego. Prowadzę działalność gospodarczą w Szczytnie, zajmuję się ona budownictwem, nazywa się APEMI Salon Okien i Drzwi. Świadczymy usługi, tak samo jak i sprzedaż. Byłam zainteresowana inwestycjami na sprzedaż. Ja dostałam tą mapkę do przeglądu, mogę się zastanowić, poszukać. W sumie ta działka, która mnie interesowała, akurat na razie nie jest na sprzedaż. No ale będę przeglądać te informacje, które dostałam. A jest co przeglądać, bo oferta inwestycyjna Gminy Miejskiej Szczytno jest bardzo szeroka i obejmuje cały szereg działek do kupienia o rozmaitym przeznaczeniu. Znalazł się tu także teren przygotowany konkretnie pod zabudowę hotelu. Miasto Szczytno posiada zaplecze hotelowe, jednak w okresie letnim, w okresie, kiedy jest najwięcej turystów w mieście Szczytno, jest to baza niewystarczająca. Ponadto są działania w kierunku wybudowania lotniska na terenie Szyman i to zaplecze, które mamy w mieście, nie byłoby wystarczające do obsługi tego lotniska. Szczegółową ofertę inwestycyjną Gminy Miejskiej Szczytno można otrzymać w tutejszym Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Przestrzennej. Od 1 lipca ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Powstał portal internetowy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, w skrócie ePUAP. Tutaj jednostki administracji publicznej udostępniają swoje usługi, a internauci mogą załatwiać szereg spraw urzędowych przed komputerem, bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy przez 7 dni w tygodniu. Do czego wykorzystać ePUAP w praktyce? Można na przykład zarejestrować działalność gospodarczą w dowolnym urzędzie miasta w kraju, można dowolnie zawiesić lub wznowić działalność, a po numerze NIP-u możemy znaleźć dane naszej firmy i samodzielnie wydrukować sobie zaświadczenie o prowadzeniu działalności. Wymagany jest do tego profil zaufany, który wyrabiamy sobie oczywiście sami przed komputerem, wpisując swoje dane. Na konferencji gorąco zachęcała do tego Iwona Domian, inspektor Wydziału Gospodarki Miejskiej w Szczytnie. Jeśli przedsiębiorca założy profil zaufany, czyli będzie miał ten podpis elektroniczny, wtedy wszelkie czynności dotyczące działalności gospodarczej, czyli rejestracji, zmian, wznowienia, zawieszenia czy wykreślenia, będzie mógł dokonywać internetowo, nie odwiedzając urzędu. Jeśli ktoś chce założyć profil zaufany lub sprawdzić, czy jego firma znajduje się w elektronicznej bazie przedsiębiorców, musi wejść na stronę prod.cidg.gov.pl. Ta strona wprowadzi go krok po kroku w e-administrację. A kiedy pojawią się dodatkowe pytania, zawsze można zadzwonić na bezpłatną infolinię pod numer 801 055 088. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie przedstawiła kilka ofert. Pierwsza z nich skierowana jest do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą. Działanie 6.2 z programu operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy wsparcia i promocji przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia. Grupą docelową w tym działaniu są osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Projekty, jakie realizowane są w ramach działania 6.2, przewidują m.in. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tysięcy złotych i udzielenie wsparcia pomostowego, czyli kwotę wypłacaną co miesiąc w wysokości mniej więcej minimalnego wynagrodzenia, a wypłacanie to trwać może nawet do 12 miesięcy od momentu zarejestrowania działalności. Aby uzyskać dotację, oprócz spełnienia najważniejszych kryteriów, należy przedstawić wniosek i biznesplan.
a następnie wygrać konkurs na najlepszy pomysł. Chwilę obecną Wojewódzki Urząd Pracy dopiero prowadzi rozmowy z instytucją, która będzie program wdrażała, tak, tutaj na terenie powiatu szczecińskiego, i będzie to Niedzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Oni obsługują ten program. Na tym etapie dopiero są tworzone dokumenty, także jakie będą wymogi, to dopiero będzie wiadomo, tak? Na pewno będzie to wniosek i biznesplan, najlepszy pomysł, ma największe szanse po prostu na dofinansowanie tej działalności. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłębienia tematu na stronie www.up.gov.pl. Bezpośrednio u mnie tutaj w Urzędzie Miejskim, gdzie jest moja siedziba, także zapraszam codziennie od 7.30 do 15.30, bądź bezpośrednio w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Kolejne działanie 117 z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury dotyczy dotacji inwestycyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii. Tu maksymalny poziom dofinansowania może wynieść nawet 2 miliony złotych. We wrześniu 2012 roku jest planowany konkurs właśnie na dotacje dla przedsiębiorców związane z wprowadzeniem innowacyjności w firmie, czyli nowości, która jest stosowana w firmie, ale także na terenie województwa nie dłużej niż 3 lata. Czyli to jest wszystko związane z nowym produktem, z nową linią produkcyjną, załóżmy, nowość wprowadzana w firmie. Dla każdego przedsiębiorcy jakaś wprowadzana nowość jest innowacyjnością z punktu widzenia jego przedsiębiorstwa, prawda? Niestety tutaj, jeżeli chodzi o konkurs i wygranie tej dotacji na firmę, będzie wymagana opinia o innowacyjności wydawana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Czyli tak jak pani powiedziała, to specjaliści będą musieli określić, czy faktycznie jest to na tyle wprowadzoną innowacyjnością na terenie naszego województwa, że mogą dostać dofinansowanie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury kolejnym projektem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przedstawionym pokrótce na konferencji w ratuszu był Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę, w jakiej wysokości i na co mogą przeznaczyć pieniądze, tego wszystkiego można dowiedzieć się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, w Urzędzie Miejskim w Szczytnie oraz w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. A na pewno warto. Mamy rzeczywiście przykłady na to, że to pomaga, ponieważ wielu przedsiębiorców z naszego miasta właśnie dokonało takiego rozwoju swoich firm dzięki temu, że składali projekty i uzyskali środki zewnętrzne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie. Największym konkurentem stref do tej pory były granty unijne. Jak wiemy, większość grantów została zadekretowana, coraz mniej konkursów. W związku z tym przedsiębiorcy mogą dużą pomoc publiczną uzyskać właśnie ze specjalnych stref ekonomicznych, które mogą zwolnić ich z płacenia z podatku do 70% zainwestowanych środków w nowy biznes, w nową fabrykę, łącznie z ceną zakupu ziemi. Jeżeli się zacznie prowadzić biznes na terenie objętym działaniem specjalnej strefy ekonomicznej, to śmiało można realizować kolejne etapy inwestycji i uzyskiwać kolejne zezwolenia ulg podatkowych. Z firmy, które dostały rok, dwa, pięć, 10 lat temu, występują o kolejne i korzystają z tych ulg do czasu skonsumowania należnej im pomocy publicznej, którą określamy kwotowo do wysokości 70% zainwestowanych środków na inwestycje lub dwuletnich kosztów zatrudnienia brutto, jeżeli są to inwestycje, gdzie człowiek jest decydującym elementem kosztowym. Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo pod adresem strony www.wmsse.com.pl lub w siedzibie strefy w Olsztynie przy ulicy Kasprowicza 1. 18 lutego odbył się bieg Uwolnić Danuśkę zorganizowany przez Amatorski Klub Biegaczy. Zawodnicy musieli jak najszybciej pokonać schody prowadzące z piwnic ratusza na szczyt wieży. Niewielka na pozór wysokość 40 metrów stała się nie lada wyzwaniem, nawet dla tych, których codzienna praca wiąże się z dobrą kondycją fizyczną.
Ponad 200 stopni pod górę sprawiło, że nawet najszybsi zawodnicy na starcie w okolicach mety poruszali się jak w zwolnionym tempie. Zgłosiło się 7 ekip, drużyny walczyły w czteroosobowych składach, liczono czasy 3 najlepszych zawodników. Każdy uczestnik, który ukończył bieg, dostał chustę Danuśki i inne upominki. Najlepsi otrzymali też puchary i dyplomy. Fundatorem nagród był m.in. Bartłomiej Saczuk, olimpijczyk z Sydney w kolarstwie torowym. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Konrad Podpora, drugie Łukasz Łukaszewski, a trzecie Krzysztof Granicki. Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Kamila Bałdyga. 25 lutego o godzinie 17 zapraszamy do sali Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie na koncert Zaczarowany Świat Operetki. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Szczytnie zaprasza chętnych na akcję poboru krwi 27 lutego w godzinach od 8 rano do 12 w południe w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. Miejski Dom Kultury w Szczytnie ponownie organizuje koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Klęczona. Finał koncertu odbędzie się 14 kwietnia, a zespoły, które chciałyby wziąć udział w konkursie, proszone są o zgłoszenie do dnia 28 marca na adres mailowy konkurs@mdk.szczytno.pl. Można także listownie przesłać swoje zgłoszenie na adres Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie przy ulicy Polskiej 1. Wszelkie informacje na stronie domowej www.mdk.szczytno.pl.